Jest to jeden z najbardziej niepewnych czasów, które mamy i widzimy, że prognozy ekonomistów, ekspertów na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy zmieniały się nie co rok, nie co kwartał, ale co miesiąc. Więc będziemy mieli na pewno bardzo, bardzo niepewny czas w przyszłym roku. Koszt kapitału dla firm zależy nie tylko od marży banku, ale przede wszystkim zależy od stóp referencyjnych, które są ustalane przez Narodowy Bank Polski. Te stopy referencyjne są w tej chwili bardzo wysokie, w związku z tym również i te stopy procentowe, po których bank udziela finansowania podmiotom indywidualnym i biznesom, są oczywiście dość wysokie. Natomiast przewidujemy, że ten największy skok, nie największy skok, ale najwyższy poziom inflacji, to będziemy mieli gdzieś tak na przełomie pierwszego, drugiego czy drugiego kwartału w przyszłym roku i później inflacja zacznie spadać. Więc zakładamy, że w ślad za spadającą inflacją będą również spadały stopy procentowe, a to na pewno będzie oznaczało ożywienie w działalności inwestycyjnej firm, bo po prostu te stopy procentowe końcowe będą dla firm mniejsze.